Witam Was bardzo serdecznie. Niedawno była paletka jaśniejsza, którą kupiłam w Deals. Teraz dzisiaj bierzemy to. I tak, zrobiłam makijaże. O, najpierw Wam dam te makijaże, żebym znowu nie zapomniała.
To teraz tak, zobaczcie. Stara wyglądała w ten sposób, to jest nowa. Po prostu wszystko wygląda tak samo, te opakowanie, poza kolorystyką, wiadomo. I tutaj było nude, tutaj jest glow up. I wcześniej tu było napisane, że to są 18 cieni warm... Tak, jeszcze raz. 18 warm neutral tones. A tutaj jest też warm neutrals. O. Ale dla mnie one są o wiele bardziej ciepłe niż poprzednie. Bo znowu, bo nie każdy oglądał pod tamten pewnie film, kto tu trafi, więc teraz tak pokażę obok siebie. Tutaj jest więcej takiego troszeczkę różu, fioletu i są jaśniejsze, tutaj są znacznie ciemniejsze i takie ceglaste bardziej. Okej. Okay. W makijażach nie wykorzystałam, dobra, tutaj odłożę, nie wykorzystałam jeszcze 5 cieni z tej palety. Ściągawkę mam. Zawsze robię ściągawkę przy takiej ilości cieni, żeby nie, żadnego nie ominąć. Tak, tego, to są maty, ten błysk i ten błysk. Okej. Okay. Za chwilę tym się zajmiemy. I teraz warto by było zrobić swatche. Okej, okay, dobra, jedziemy. A bo wiecie co? Nie. Najpierw się pomaluję, a później zrobimy swatche, gdzie będę jednocześnie mogła mówić, robiąc swatcha, na temat konkretnego cienia, jaki on jest, nie licząc tego, że opiszę kolor. Więc najpierw zajmiemy się zrobieniem tego makijażu. Ach, o, tu da radę zgiąć. Zawsze się boję zginać, czy przypadkiem coś nie pęknie, czy coś. Ale dobra, no to mamy ściągawkę. Najpierw maty. Maty. Ten, ten i ten. Niestety są cholernie podobne do siebie, ale dobra, spróbuję. Najjaśniejszy w załamanie, no to będzie ten. Bierzemy go w załamanie. A, teraz muszę odjąć z kolei, bo tak to będzie mi fruwać ona. Ech, ale dobra, damy radę. Co nie damy? Aha, jak Wam światło wariuje, to niestety nie moja wina, bo zasłaniałam rolety, ale moje rolety są białe, więc i tak przebija słońce, a w tej chwili słońce wariuje. Raz jest, raz go nie ma. No niestety. Ok, teraz ten cień, który wydaje się z tych trzech najbardziej pomarańczowy, dam tu w zewnętrzny kącik. Zobaczcie, on jest niemalże taki sam, tylko ten ma troszeczkę, biorąc pod uwagę, jakie są te dwa cienie. Tutaj prędzej znajdę minimalnie, dosłownie minimalnie, coś pod róż, tu jest bardziej pod pomarańcz ten cień. A zresztą, o, weźmiemy tak, dam go. To jest ten pierwszy, który dawałam, a teraz jest ten. Zobaczcie, że one są, a jeszcze wezmę ten raz. Bardzo podobne. Ten jest ciut jaśniejszy, ten jest ciut ciemniejszy, ale i tutaj ociupinkę takiego różu widzę w porównaniu z tym. Ale tak jakbyście go widzieli solo, nie porównując do tego, to byście nie zauważyli tych, tego różu w tym. Dobra? Teraz od góry wezmę z Maybelline beżowy cień i troszeczkę od góry potraktuję. No tutaj niestety nie ma takich cieni. Teraz ten ciemny cień, najciemniejszy w sumie z matów, wezmę troszeczkę tylko na zewnętrznym kąciku. Ok, to został nam ostatni mat, weźmiemy ten. Ten naprawdę ma, no bo zobaczcie, oprócz tego, tutaj to jest ten, który pierwszy robiłam, to jest tu drugi, tu jest ten trzeci. On ma w sobie ciepły róż, ma. Ale ciupinkę, dosłownie ciupinkę. Jakbym go solo widziała, to też bym nie widziała tego różu. O, ale jak widzicie, tu jest pomarańcz, tu jest ten ostatni cień i widać, że on jest mniej ciepły. Jest ciepły, ale taki, no, dla mnie akurat fajny.
Dobra, no to teraz są błyski. Jest ten błysk i ten. Dobra, weźmiemy, zobaczymy, który by do czego pasował. Dobra, już wiem, ale wyczyszczę się. I teraz tak, zobaczcie, te dwa cienie, one są tak jakby płatkowe, to nie jest jednolity kolor, ale to o tym omówię go później. Tu jest taka mieszanka, mozaika i tutaj też. Dobra, to więc najpierw tą mozaikę, a ten pójdzie w kącik wewnętrzny, bo ta mozaika wydaje się być ciepła, mimo tego, że widzę płatki różowe, więc poprzednio miałam problem z tą ciemniejszą, że mi się osypywała na policzek. Zobaczymy jak ta. I wcześniej robiłam pędzelkiem. Teraz spróbuję to zrobić. No zobaczcie jaki to jest. To jest bardzo, bardzo specyficzny cień i suchy w dotyku. Osypało mi się znowu. No i popatrzcie na paletę, jak on w palecie wygląda, a jak na oku. Jest znacznie ciemniejszy i ma brązową, taką bazę brązową, a na wierzchu są takie, brokat to jest za dużo powiedziane, to są bardziej płatki takie. Wpadło mi do oka, jak używałam tego cienia i nie bolało, normalnie, tak normalny cień jakby wam wpadł ci. Ale no zobaczcie, to jest całkiem co innego i ma w sobie kolory takie, mam nadzieję, że widzicie. Brązowa taka baza, a na wierzchu są, nawet widzę seledynowe, brokat, taki seledynowy, złoty, seledynowy, trochę różu. Ale dobra, teraz nakładamy ten cień do końca tutaj wewnętrznym i tutaj też. Którym to pędzelkiem, żeby dobrze poszło, mam. Zmiana pędzelka, żeby wewnętrzny kącik dać. Na linię wodną, żółta kredka z Lovely. Pastel Tropics. Cały czas muszę ją wykręcać. Jak wkręca, wykręcam, mniej się wysusza. Już chyba kiedyś wam wspomniałam. A, tym razem to chyba nie pomogło, bo dalej nie chcę malować. Muszę rozpisać. Pod oczami mam pełno tego cienia. Aż tak dotąd. Teraz kredka z Rimmela, to jest Wonder Ombre, to ta taka czarna na górę, odżywka Varieté i do tego co damy? A, tuż z Diora. Ok, no to jedziemy, te trzy pierwsze. I tak. Pierwszy. No ciepły, ale leciutko ciepły w porównaniu z resztą tych cieni, które tutaj są. Bardzo dobrze się go robiło na powiece. Nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. Absolutnie żadnych. Kolejny cień. Jak widzicie, to już jest taka cegłóweczka. I niestety ten farbuje powiekę. Ale ogólnie jest też w porządku. Aha, od razu wam powiem, większość tych cieni jest tak samo jak w poprzedniej tamtej palecie, tego typu, że no tak jakby trzeba kilka razy nałożyć warstwowo, żeby uzyskać pełne krycie. Ale absolutnie nie plamią i ładnie to się robi, ładnie, tylko po prostu trzeba troszeczkę więcej czasu poświęcić. Teraz kolejny cień, biały. Ja mówię o matach. Biały. Tutaj wygląda tak jeszcze w miarę, ale wam powiem, jak go się nakłada, on jest taki mączny, pudrowy, jest suchy, jest naprawdę bardzo suchy. Znaczy może bardzo to nie, ale jest suchy taki,
A i momentami to zależy, na co się nałoży. Momentami wygląda bardzo intensywnie w ten sposób, jak go się tak mocno wtłacza, ale wtedy się osypuje. A jak się go nie wtłacza, tylko po prostu tak normalnie nakłada, to wygląda taki trochę na półtransparentny. No, w kącik wewnętrzny dla mnie będzie ok, ale czy na powiece będę go używała? No, chyba że spróbuję na przykład z NYX Glitter Primer albo z tym, co Belle było ostatnio, ten. Jak to się nazywało? O, ten taki. Bo dla mnie jest porównywalne do NYXa. Tak a propos. No i zobaczcie, przepraszam, może w ten sposób. Zobaczcie, ten cień zafarbował mi palec. Zafarbował. One takie są już. Następny rządek. Jedziemy. Ciach. Tu jest bardziej taki. No, tutaj są praktycznie wszystkie ciepłe, ale bardziej pod taki czekoladowy ciepły idzie. No, mi osobiście podoba się. Biorąc pod uwagę na przykład te dwa do siebie porównując, to ten ma w sobie nutkę takiej ciepłej musztardy, ten bardziej nutkę czekolady. Kolejny błysk. Ten też jest podobnie jak ten biały, taki półtransparentny, sypiący się, suchy. Teraz ten. Tu w tym ciepły pod pomarańcze. Tutaj było pod czerwień taką ceglastą, taką bardziej. Czerwoną czerwień, pomidorową tu, a tutaj jest bardziej pod pomarańcze ten. Ok, następny rządek. Muszę porządnie wycierać autentycznie, bo żeby nie przekłamać koloru. Idziemy. Tu jest błysk, mat i błysk. Teraz tak, kolejny ten błysk. Ten jest znacznie lepszy niż te dwa poprzednie. Jest bardziej kryjący, bardziej taki masełkowy. W dotyku nawet jest o wiele mniej suchy. Kolejny. Zobaczcie. Ten jest, no, taki wydaje się słabiutki, że taki nie daje pełnego pigmentu. Ale na oku wygląda rewelacja. Teraz następny błysk. Ten błysk z kolei, poczekajcie, sprawdzę dokładnie, jest. Dobra, już muszę sobie przypominać na bieżąco. Ten błysk, no to dzisiaj go użyliśmy. On jest taki pomiędzy. Nie jest aż taki suchy jak te, ale nie jest też taki masełkowy jak ten. Jest taki pomiędzy. Zresztą dzisiaj widzieliście, on jest właśnie w wewnętrznym kąciku. On jest taki pół na pół. To nie jest błysk taki z kosmosu. Ten o wiele, wiele bardziej się błyszczy. I ładny jest, wbrew pozorom. No, naprawdę mi się podoba. Ok, teraz by trzeba było drugą rękę. No to, o, pierwsza część paletki. Ja wolę tak na dwóch, żeby jedno na drugie nie nakładać. Ok, jedziemy. Tutaj bardziej mi idzie. Aha, i pomyliłam się. Ale dobra, dam radę. Teraz tak, kolejny błysk. Tak. Poczekajcie, ja sobie lustro wezmę, żeby widzieć, jak wam pokazuję. Ten błysk to jest oczywiście ciepły, ale ma w sobie, to jest brązik z kolorem takiego rose goldu. Przepiękny kolor. I podobnie jak ten, o ten, jest taki masełkowy. Jest bardzo, bardzo napigmentowany, bardzo ładny. Kolejny. O, tu. Ten też wydaje się słabo napigmentowany, ale to jest chyba z matów. Tak, to jest z matów cień, który najbardziej lubię. Jest przepiękny na powiece, bo jest ciepławy, ale ta ciepłota idzie w stronę takiego. Tu się będzie kłóciło, co powiem. Chłodnego fioletu. Autentycznie. Najbardziej chyba chłodny ten kolor jest w tej palecie akurat. Tak, bo to jest ten, zobaczcie, najbardziej chłodny i najbardziej się podoba. I teraz kolejny. A, tego trzeba poprawić. Bo tu wyszedł kiepsko. O. I zobaczcie, on jest podobny, tylko ten jest błyszczący, ten jest matowy.
No i tutaj ma tu takie różowe, te rozgoldowe tutaj, te takie drobinki. Tutaj to jest cegłóweczka, ale cegłóweczka taka ni to pomarańczowa, ni to ciepło różowa. Bardzo fajny cień. Dobra, następny. Ale czekajcie, muszę coś sprawdzić. Tak, jeszcze jedną rzecz a propos tego cienia. Tylko to jest jednocześnie najbardziej chłodny, najbardziej mi się podoba, ale ten mi sprawiał problem. Moment, muszę kliknąć. Ten najwięcej mi sprawiał problemu, jeżeli chodzi o roztarcie. Używałam go najpierw raz na makijażu i który mieliście, widzieliście? Chyba był pierwszy. I miałam problem z roztarciem. Ale później tak nie nakręcając też go wzięłam. I tutaj chodzi o to, co damy pod spód. Ja, jak wzięłam powiekę, która była nieprzypudrowana, plamił. Ale jak wzięłam, porządnie zmatowiłam sobie pudrem lub cieniem takim beżowym, już było lepiej, chociaż nadal sprawiał lekkie problemy. To muszę przyznać, to jest jedyny cień, który sprawiał problemy z rozcieraniem. Reszta bezproblemowo. Dobra, następne. Okej, dobra, jedziemy. Brązik bardzo leciutki, pewnie prawie go nie widzicie, także o wam tu przesunę, z niewielką taką musztardką, niewielką, ale bardzo sympatyczny na załamanie, bardzo sympatyczny. Tu kolejny cień, tylko wiadomo, jest jaśniejszy i jest podobny, jeżeli chodzi o to, jak ten. Jest, tylko że jest jasny, więc dlatego tutaj tak mocno nie widać, ale jest w porównaniu z tymi, z tym białym i z tym, o tutaj, jest bardzo masełkowy. I kolejny błysk. Podobna sytuacja jak ten, ten i ten. Jest bardzo, bardzo fajny. No i został nam ostatni rządek. I teraz, ojejku. Suchość. Suchość. I suchość. To znaczy tak, najpierw dam wam mat, ten, który jest po środku. Zobaczcie, bardzo fajny, chociaż troszeczkę suchy w porównaniu z innymi matami, ale mimo wszystko w ogóle nie sprawiał problemu. A teraz, jeżeli chodzi o te błyski. Jeden błysk. Widzicie, jak on się błyszczy na różne kolory. I drugi. Jeden, a muszę go wziąć ten drugi bardziej. O, żeby bardziej było widać. Jeden jest bardziej, odłożę to sobie. Jeden ten, albo o, zacznę tak. Obydwa mają bazę kolorystyczną, ale taką półtransparentną. Ten bardziej taką cieplutką w stronę różu. Ta cieplutka, ale w stronę musztardy. Tutaj widzę takie rose goldowe też rzeczy. I drobinki, które są różowe, srebrne, złote, coś takiego. Tu z kolei jest bardziej taki podton złotawy i drobinki złote, srebrne też, turkusowe, ale powiem wam tak, te dwa cienie nakładane tak po prostu są najbardziej problematyczne. Nakładałam pędzelkiem, to całe policzki miałam osypane, straszliwie, więc to te cienie należałoby używać, zanim się pomaluje twarz. Albo jakoś, nie wiem, kombinować właśnie na NYX Glitter Primer, no bo, ale dobra, jeszcze nie pokazałam wam całości. Proszę, to są cienie. Moim zdaniem całkiem to wygląda. Bierzcie pod uwagę, paletka kosztowała 20 zł w Deals. Nie w Akrzynie, w Deals. Co mnie bardzo cieszy, bo Dealsa mam u siebie w mieście, a Akrzyna no niestety nie. Ale teraz tak. Gdybym miała porównywać tą i tą. Nie licząc kolorystyki, bo tu mi bardziej ta kolorystyka pasuje, bo to jest bardziej pode mnie. Taka
idealnie pasująca jeszcze jaka może być ciepłota i ciepły w stronę fioletów. Tutaj są kolory bardziej ceglaste. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że są jeszcze bardziej takie cegłówkowe. Dla mnie to już jest. W każdym razie kupiłam to i byłam troszeczkę przerażona tym, jak ja będę wyglądać w takich kolorach. I przecież ja nie lubię tego typu cieni. Ale mówię, dobra, zaryzykuję, 20 zł nie majątek, spróbuję. Bo powiem wam, ten kolorek mi się bardzo podoba. Ten problematyczny też mi się bardzo podoba. Wbrew pozorom te dwa też, tylko że po prostu będę je używać, zanim pomaluję twarz i dopiero wtedy, jak je zrobię, będę makijaż po prostu od oka zaczynać. Ten mi się nie podoba, dla mnie jest zbyt ciepły. Tylko tu chodzi tylko o kwestię kolorystyki, a nie o to, że coś jest z nim nie tak. Ale pomijając już kolorystykę, tej palecie cienie błyszczące były o wiele lepsze. Tutaj, jeżeli chodzi o same maty, nie licząc tego, z którym miałam problemy, maty są takiej samej jakości, tak samo się rozcierają, są bardzo fajne. Bardzo mi się podoba konsystencja i to, jak się z nimi pracuje. Nie osypują się, nie tworzą dziur, nie tworzą plam, tylko tyle, że trzeba po prostu warstwowo dokładać. Tylko tyle dlatego. Ale dzięki temu, że są takie, to można elegancko zrobić coś, co ja mam, z czym ja mam problem, jeżeli są cienie bardziej napigmentowane. Bo po pierwsze, ja mam zwyczaj pakowania na pędzelek i ładowania na powiekę, a później jest problem z rozstarciem. Ale nie w tym sensie, że robią się plamy czy coś w tym stylu, tylko jest za dużo tego cienia, za dużo i nie mogę zrobić takiego ładnego przejścia, żeby tu było aż rozchmurzone. Z tymi cieniami, z tymi poprzednimi nie ma tego problemu. Ja mogę napakować, nawalić, później nawet tym samym pędzelkiem lekko oczyszczonym czy jakiś inny wezmę, też taki rozciapiżony, taki puchaty, rozetrę i zobaczcie, tutaj ładnie jest. Fakt, dzisiaj dałam troszeczkę jeszcze beżu, ale z reguły z tymi cieniami nie mam tego problemu i tego beżu nie muszę dawać. Dzisiaj jakoś tak zaszalałam, może nie, właściwie nie o to chodzi, że zaszalałam, tylko po prostu tu jest bardziej pomarańczowe ten kolory, bo to dzisiaj używałam tego i tego, one są bardziej, zostawiałam je na sam koniec, powiem wam szczerze, bo najbardziej się ich bałam. Bałam się tych cieni. Tego dzisiaj nie używałam, ale też się bałam. Bałam się tych najbardziej takich ceglastych. Jeszcze jedna kwestia. Brakuje mi w tej palecie, tak samo jak w poprzedniej, takiego cienia, który by był bardzo ciemny. Nie chodzi o czerń, po prostu bardzo czarny, żeby można było w zewnętrznym kąciku przyciemnić. I tu mi to przeszkadza. Zapomniałam powiedzieć to w poprzedniej palecie, więc się naprawiam, chociaż tutaj mówię. I właśnie, jeżeli chodzi o błyski. Moim zdaniem, tak, te dwa są najgorsze. Później jest ten, a reszta błysków jest super. Naprawdę super. Oczywiście, to nie jest jakość niesamowita. Oczywiście, że nie. I gdybym miała na przykład tą paletkę porównać do tych, które kupowałam w Action, to te w Action wygrywają, jeżeli chodzi o błyski. Ale tym błyskom, nie licząc tych dwóch, nie można nic zarzucić. Te są po prostu bardziej takie sypkie. Te też są sypkie, nie? Te są sypkie, takie i takie półtransparentne na oku wychodzą. To jest takie mączne wręcz, można by tak było powiedzieć. Chociaż jak się ich porządnie napakuje, to jest ten błysk, jest ładny, ale trzeba się bardziej napracować i pilnować się, żeby się nie osypały. To jest, to widzicie, jeżeli chodzi o, dla mnie, jeżeli, to znaczy inaczej, żebyście dobrze mnie zrozumieli, co ja chcę powiedzieć, bo ja mogę zakręcić się. To nie wasza wina, tylko moja, jak ja tłumaczę. Jestem zadowolona z tej palety, jestem. Będę ją używać, przekonuję się do ciepłych makijaży. Może nie będę z wszystkich tych cieni korzystać ze względu na to, że jednak jeszcze aż tak bardzo nie jestem przekonana. Minusy, jakie widzę,
ten cień plamiasty, te osypujące się, te z kolei takie też osypujące się, ale mniej, ale takie, no, czegoś, powera im brakuje i takie sypkie są. Ale ogólnie, jeżeli lubicie taką kolorystykę, to moim zdaniem paletka jest warta swojej ceny, a nawet więcej jest warta. I no, i tak szczerze, no, tyle cieni za 20 zł, to wychodzi złoty z grosiczkami za jeden cień. Ja powiem Wam, że mam nadzieję, że w Dilsie teraz się pokaże jakaś paletka, która będzie ciutkę chłodniejsza. No bo jest jedna ciepława, chociaż nie super ciepła, ale takie ciepłe w róże. Tutaj jest ciepła bardziej w cegłówki. No to teraz by się przydała chociażby, jak nie chłodna, to jakaś, no, bardziej neutralna. O, na tej zasadzie. Ale dobra. Podsumowując, znacie już, jakie są jej wady. Ja Wam polecam tą paletkę. Mniej niż tą, i nie mówię tutaj o kolorystyce, tylko o jakości cieni, no bo jednak te dwa kuleją, ten tutaj troszeczkę. W tej nie było tego typu cieni. Nie było. One na powiece, no, ładnie wyglądają, błyszczą się przepięknie, no ale te osypywanie się. Ale na NYX Glitter Glue, czy tam na to z Bell będę robić i będę używać. Albo po prostu najpierw oko malować dopiero, bo teraz w tej chwili mam tego, zwłaszcza pod tym okiem, mam pełno. Ale dobra, koniec, bo już zaczynam się powtarzać. Serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie filmiku. O ile go obejrzeliście do końca,